Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z różnych zakątków świata, ale dzisiaj dzisiaj mamy odcinek specjalny bo dzisiaj znowu, po raz drugi dopiero w tym podcaście, sprawa z Polski i do tego nie ja będę o niej Państwu opowiadał, tylko będzie opowiadał mój gość, bo razem ze mną jest Mateusz Baczyński, dziennikarz śledczy laureat Nagrody Grand Press i nie tylko. Pewnie jeden z najlepszych dziennikarzy śledczych w kraju, możemy tak powiedzieć? Dzień dobry. No, myślę, że nie nie oceniać, ale dziękuję bardzo za ładne przedstawienie. Bo ty jakimi sprawami się między innymi zajmowałeś? Możesz coś właśnie opowiedzieć, co masz w CV? Oj, sporo tego było przez ostatnie lata na koncie. No ja rzeczywiście dość mocno specjalizuję się w sprawach kryminalnych, ale nie tylko, bo też było trochę takich spraw gdzieś z pogranicza polityki, takich bardzo medialnych. Bo dużo pisałem i o aferze taśmowej, i pisałem też o aferze podkarpackiej. I o sprawie na przykład samobójstwa Kosteckiego, pseudonim Cygan, więc też taka głośna sprawa, ale też dużo takich głośnych, kryminalnych spraw, które gdzieś tam się pojawiały na przestrzeni lat, bo i o sprawie skóry, i o sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika. I opisywałem na przykład też sprawę pewnego adwokata znanego ze Szczecina, powiązanego z lokalnymi gangsterami. No trochę się tego uzbierało przez ostatnie lata. Było, było. Ten, ten tekst o adwokacie też, popamiętam, zrobił na mnie wrażenie, ale też inne Twoje teksty. Ale dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać o Twojej książce, o książce Martwy Punkt. Sprawa zabójstwa Iwony, Iwony Cygan. Książka, która ma premierę w poniedziałek, który to jest września? 25. 25. 25 września. I no właśnie, sprawa Iwony Cygan to jest jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii najnowszej Polski w historii ostatnich 30 lat. Sprawa, która bardzo, bardzo żyje medialnie, o której powstały niezliczone artykuły, o której powstało już chyba kilka książek. I ty napisałeś swoją. No to może zacznijmy od tego, żeby w ogóle przypomnieć Państwu, jeśli ktokolwiek jeszcze nie pamięta, nie wie albo nie przypomina sobie w pierwszej chwili, o czym właściwie rozmawiamy. No to czym jest sprawa Iwony Cygan? To znaczy, co się wydarzyło, w sierpniu w 1998 roku w Szczucinie. No, dokładnie 14 sierpnia 1998 roku w takim odludnym dość miejscu nad Wisłą w Szczucinie znaleziono zwłoki 17-letniej Iwony Cygan. Dziewczyna była brutalnie pobita, była uduszona drutem i było to zabójstwo, które absolutnie wstrząsnęło nie tylko lokalną społecznością, ale w zasadzie całym krajem. Przez wiele lat tak naprawdę ta sprawa była niewyjaśniona. Dopiero w 2017 roku krakowskie archiwum MIGS i prokuratura krajowa ogłosiły, że udało się zatrzymać sprawców, i ta sprawa wtedy wybuchła zupełnie na nowo, ponieważ okazało się, że zatrzymano aż kilkanaście osób. Według prokuratury, za zabójstwem stało dwóch mieszkańców Szczucina. Tutaj podam pseudonimy młody Klapa oraz Trabant. Natomiast zatrzymano też wielu miejscowych policjantów, których oskarżono o mataczenie w tej sprawie i o krycie morderców przez lata. Aresztowano również najlepszą przyjaciółkę Iwony, która według prokuratury miała mataczyć w tym śledztwie. Natomiast no, ja w swojej książce pokazuję, że ta sprawa wyglądała zupełnie inaczej niż przedstawiały to dotąd media i no mówiąc wprost. No dobra, to się nie uprzedzajmy konkluzji, ale bo, bo, bo jak to tym opowiesz, to będziemy musieli kończyć naszą rozmowę właściwie, czym rozmawiać. pójdźmy po kolei. Młoda, brutalnie zamordowana nastolatka, 17 lat, Iwona, Iwona Cygan. Kim ona była? Do, coś to zabrzmi jak truizm, hmm. ale to była taką zwyczajną nastolatką tak naprawdę, to znaczy była dziewczyną, która e, uczyła się w liceum e, w pobliskiej Dąbrowie Tarnowskiej. Z zeznań jej przyjaciół e, no widzimy obraz dziewczyny bardzo wrażliwej, dziewczyny dość nieśmiałej, zwłaszcza w takich kontaktach damsko-męskich, ale jednocześnie takiej, która miała całkiem spore grono znajomych, była taką domatorką, ale też lubiła sobie czasami gdzieś wyjść na piwo, zapalić papierosa. Bardzo lubiła czytać poezję, prowadziła pamiętnik. Generalnie miała swoje plany życiowe. Chciała pójść na studia do Krakowa, studiować pedagogikę, a potem w przyszłości zostać przedszkolanką. Była też dziewczyną stosunkowo religijną. Chodziła na oazę, chodziła do kościoła, chociaż tutaj pewnie. No, było to bardziej takie na zasadzie takiego jakiegoś miejscowego grona przyjaciół, spotkań także między innymi właśnie w tej oazie. Lubiła słuchać mocnej muzyki marzyła o tym, żeby pojechać na Woodstock, uwielbiała Nirwanę, metalikę. Była bardzo dumna ze swoich glanów, które sobie kupiła w zasadzie tuż przed śmiercią. Bardziej od sukienek wolała nosić dżinsy i, i swetry, ale jednocześnie była bardzo atrakcyjną dziewczyną, która po prostu podobała się wielu chłopakom w Szczucinie. No i w zasadzie tyle, tyle możemy o niej powiedzieć, tak przynajmniej słowem wstępu, czyli była po prostu taką stolatką typową siedemnastolatką tamtych czasów. No tam w tym jej portrecie jest dużo takich naturalnych sprzeczności, co jest typowe chyba dla wieku na, na nastoletniego. No ona chyba też pisała wiersze, tam wspominałeś w książce, że jedna tak, jej koleżanka tak, tak, jakiś tam tak. wiersze czytała, miała notatnik z myślami Jana Powa II. Ale, bo wspominałeś o pamiętniku i to jest taki sobie zróbmy przepis, przypis, mhm. że tego pamiętnika do dzisiaj nie odnaleziono. Tak, to jest jeden z takich tajemniczych wątków w tej sprawie, a tych wątków było sporo. Rzeczywiście, no znowu tutaj możemy się powołać na zeznania jej przyjaciółek, które podkreślały, że na pewno taki pamiętnik miała. Pisali o tym zresztą też w swoich analizach profilerzy, którzy zajmowali się tą sprawą, że ten pamiętnik w tej całej sprawie może być dość kluczowy, ponieważ tam mogła. Pisać o rzeczach, o których nie zwierzała się też innym osobom. Jak to ujął profiler Bogdan Lach, no, ten pamiętnik stanowił powiernik yy, jej życia. Natomiast rzeczywiście, kiedy policja próbowała namierzyć ten pamiętnik, to okazało się, że po prostu nie udało się go znaleźć, i tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało. Więc to jest rzeczywiście taki wątek, który do dzisiaj jest yy, niewyjaśniony. Dobra, więc mamy ten sierpień 1998 roku. Wieczorem Iwona Cygan wychodzi z domu, żeby się spotkać z Renatą G. i ze swoją przyjaciółką tutaj też się pojawiają pewne wątpliwości, kto kogo wyciągnął z domu, ale o tym może już zostawmy czytelnikom książki, żeby gdzieś się tam dokładnie zdarzyło, bo też nie chodzi nam teraz o to, żeby o tej książce co, całej opowiedzieć. No ale od, te, od tego momentu pojawiają się już tak naprawdę wątpliwości, bo nie wiemy do końca, co się stało. Znaczy, co innego mówią niektórzy świadkowie, co innego mówią inni świadkowie, więc opowiedzmy sobie o tej wersji oficjalnej prokuratury, która pojawia się w akcie oskarżenia i młodego klapy i trabanta, no i tych 14 policjantów, którzy zostali oskarżeni mhm. o mataczenie w tej sprawie. Jasne. To, co wiemy na pewno, i, i to jest potwierdzone przez wszystkich świadków, to to, że Iwona rzeczywiście 13 sierpnia około godziny 19 spotkała się ze swoją przyjaciółką Renatą. Poszły razem do miejscowego baru, do zajazdu leśnego. Po drodze spotkały jeszcze dwóch kolegów. Poszli razem do tego baru. No posiedzieli tam mniej więcej do godziny 21:00. Renata też za długo nie chciała wtedy siedzieć w tym barze, ponieważ następnego dnia miała jazdy, zdawała wtedy na, 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 na prawo jazdy. No i wyszli razem z tego baru. Chłopaki poszli Swoją drogą, dziewczyny swoją. No i tutaj dochodzimy do takiego, można powiedzieć, punktu kulminacyjnego to znaczy, dziewczyny doszły tego wieczora na rynek w Szczucinie, spotkały się u zbiegu dwóch ulic: Ulicy Rudnickiego oraz Ulicy Wolności. Tam jeszcze chwilę ze sobą rozmawiały. Jak twierdziła przyjaciółka Iwony Renata, ona poszła swoją drogą czyli Ulicą Wolności, bo ta ulica prowadziła do jej domu. A Iwona poszła ulicą Rudnickiego, czyli w kierunku swojego mieszkania. Natomiast yy, wersja prokuratorska głosi, że w momencie kiedy dziewczyny doszły na ten rynek w Szczucinie, podjechało do nich auto, w którym siedział właśnie ów młody klapa jego ojciec zwany Starym Klapą oraz y, Trabant, y, tutaj może od razu też wyjaśnię kim w ogóle ci ludzie byli, Trabant to był właścicielem miejscowego baru Trabanta, młody Klapa wówczas pracował w Austrii na budowie, natomiast jego ojciec był handlarzem drzewek. No, i według wersji prokuratury podjechali autem, zaprosili dziewczyny do siebie, do samochodu. Dziewczyny do tego samochodu wsiadły. Następnie pojechali do hangarów miejscowego Wopru, ponieważ Stary Klapa był również właśnie szefem tego Wopru w Szczucinie. Tam odbyło się jakieś ognisko, impreza. Następnie cała ekipa pojechała do baru Trabanta. No, i tam już miało dojść do dramatycznych wydarzeń, to znaczy młody klapa miał rzekomo namawiać Iwonę do seksu. Ona nie chciała się zgodzić, więc brutalnie ją pobił. Następnie na oczach w zasadzie tłumu ludzi, tłumu mieszkańców Szczucina, Szczucina którzy mieli siedzieć w tym barze, Iwona miała zostać wyniesiona do samochodu, następnie wywieziona na wały wiślane, i tam miała zostać uduszona przez młodego klapę drutem. Więc tak wygląda oficjalna wersja prokuratury. Problem w tym, że nic się w niej nie zgadza, jeżeli się jej przyjrzymy. No dobra, to tylko mówisz właśnie, że nic się w niej nie zgadza, natomiast to jest wersja właśnie, którą przedstawia prokuratura, no i którą też poznała cała Polska, bo to nie jest tylko wersja prokuratury, to jest wersja, którą poznała Polska w co najmniej jednej głośnej książce, w kilku reportażach i to reportażach dziennikarzy śledczych z największych polskich redakcji. Znaczy to nie jest tak, że jest, wiesz, jeden jakiś dziennikarz śledczy, który się tej sprawy chwycił, tylko naprawdę kilka osób, które, których dorobek znam, tych dorobek szanuję, którzy opowiadają o tej sprawie dokładnie w ten sposób, jak, jak prokuratura, plus wspominają też o kilku tajemniczych zgonach, które wokół tej sprawy się, się pojawiają, bo jest i tajemnicze utopienie się Tadeusza D., człowieka, który mówił, który że wie, co się stało z Iwoną Cygan i zginął. Jest... Równie tajemnicza śmierć Marka Kaplita, który zginął przygnieciony przez betonowe ogrodzenie, a też opowiadał, że wie co się, że będzie bogaty, jeśli dobrze pamiętam opowiadał, bo wie, co się stało z Iwoną Cygan i dostanie nagrodę za wskazanie sprawców. I to wystarczyło, żeby, zgin Przepraszam, żeby Wojtek, zginął. Przepraszam, bo tak to no? tutaj tylko skoryguję, lekko to było na odwrót, to znaczy Tadeusz D miał się przechwalać, że zgarnie nagrodę. W, w miejscowym barze, w którym pił piwo, to było akurat w barze Umacha, miał się przechwalać, że e, rzeczywiście dowie, że, że on z nas prawdę, wie, kto zabił iwonę, a że w tamtym czasie rzeczywiście wyznaczono nagrodę e, za jakiekolwiek informacje. On się miał rzeczywiście w tym barze przechwalać, że tą m, nagrodę e, zgarnie. Niedługo potem zniknął, później wyłowiono go rzeczywiście e, z Wisły. Natomiast e, Marek Kapel... Ze, na związany, ze związanymi pojawił, rękami. E, tak, ze związanymi rękami. No, chociaż już ta, już ta wersja już się nawet potem w mediach nie pojawiała. Ale rzeczywiście na początku była taka nieoficjalna informacja, że rzekomo do D. miał mieć związane ręce w momencie, kiedy go wyłowiono z Wisły. No i Marek Kapel rzeczywiście... Który Ale to poczekaj, no to miał, to miał, to miał to te związane ręce, czy nie miał? No nie miał. Nie miał, okej. Okay. Nie, znaczy... Wiesz, tak naprawdę yy, myślę, że dobrze by było, żebym się tu odniósł po kolei jakby. Dobra, do, 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 do tych różnych rzeczy. Dążę do tego, nie? Że, kończąc tę moją wypowiedź, tak, i zaraz mhm. ci oddaję głos, tak, Jasne. że jest wiesz, cała opowieść spójna z różnych mhm. stron, które do nas płynęły odnośnie e, zabójstwa e, Iwony Cygan, gdzie opowiedziano nam historię, która ma swój początek, ma koniec, ma sens. O, o grupie przestępczej działającej w Szczucinach, gdzie coś poszło źle, tak? I w związku z tym przez lata dbano o to. Łącznie z organami ścigania, żeby prawda nie wyszła, nie, nie wyszła na jaw. Ginęli świadkowie związani z tą sprawą, i nagle pojawiasz się ty i mówisz: Nie, nie, nie to, to nie było tak. Tak, rzeczywiście, no, ten obraz był absolutnie makabryczny i wręcz powiedziałbym, że taki filmowy, dlatego że no, Szczucin nawet okrzyknięto miasteczkiem zbrodni przedstawiano jako takie absolutne jądro ciemności, co wynikało między innymi z tego, że no właśnie przecież wszyscy policjanci, prokurator, prokuratorzy od ponad 20 lat mieli wiedzieć, kto zabił, ale mieli milczeć no, mieszkańcy Szczucina, na oczach, których przecież Iwona miała być. Wyniesiona, pobita z tego baru, też rzekomo mieli milczeć przez te wszystkie lata, a więc rzeczywiście przedstawiono obraz takiego miasteczka, no, w którym zło rozgościło się na dobre. I muszę ci powiedzieć, że no, ja też długi czas miałem taki obraz tej sprawy, bo znałem ją też tylko z przekazów medialnych. Natomiast też, drodzy państwo, jeżeli można w dwóch zdaniach bym powiedział, dlaczego ja się w ogóle tą sprawą zająłem, bo to jest też no. dosyć ważne w całej tej sytuacji. Zwłaszcza, że po, po tym, kiedy zacząłem pisać o tej sprawie, no to. Ze strony niektórych osób się pojawiły sugestie, że o to proszę, jest jakiś medialny cingiel wynajęty przez obrońców oskarżonych, no to nie zupełnie nic takiego nie miało miejsca. To znaczy, ta sprawa u mnie nie zaczęła się od tego, że ktokolwiek z oskarżonych się do mnie odezwał. Wszystko zaczęło się od pewnego maila, który otrzymałem parę lat temu. Napisał do mnie anonimowy człowiek, który po prostu powiedział, że chciałby się ze mną spotkać i porozmawiać. Kiedy zauważyłem, że w tym mailu, co policja była za każdym razem napisane z wielkiej litery, to domyśliłem się, że pewnie chodzi o policjanta, bo tylko policjanci piszą policję z wielkiej litery. Ale okej, okay, więc tym bardziej zaciekawiony, pojechałem do Krakowa, umówiliśmy się nad Wisłą. No i okazało się, że rzeczywiście spotkał się ze mną człowiek, który na swego czasu piastował bardzo poważne stanowiska w komendzie wojewódzkiej w Krakowie i zajmował się naprawdę grubymi, kryminalnymi sprawami. No, mówiąc wprost gliniarz ze świetnym CV. No i on mi zaczął opowiadać, że w ogóle z tym archiwum X Krakowskim to, to nie jest wszystko tak pięknie, jak to się przedstawiało. A ja w ogóle też, jakby tutaj dosyć kluczową postacią też w całej tej historii będzie Bogdan Michalec, a więc szef Krakowskiego Archiwum X, człowiek, który też obrósł legendą. Jak go poznałem wiele lat wcześniej i, i, i powiem szczerze, że też byłem nim zauroczony, no bo tutaj taki policjant rozwiązuje sprawy niemożliwe cytuje filozofów, ma dużo różnych takich ciekawych przemyśleń, no, zafascynowało mnie to absolutnie. Więc jak tutaj nagle zupełnie inny policjant zaczął mi mówić, że Bogdan Michalec to w zasadzie jest mitoman i, i to co robi archiwum MIX zwoła pomstę do nieba, i w końcu trzeba o tym za, zacząć głośno mówić, to powiem szczerze, że ja w pierwszej chwili nie za bardzo w to uwierzyłem. Pomyślałem sobie, może wchodzi w grę jakiś konflikt między nimi, może jakaś zawiść i, i, i coś tutaj nie gra. No ale okej, okay, ten policjant wtedy opowiedział mi akurat o zupełnie innej sprawie. Też dosłownie jedno zdanie, żeby Państwo wiedzieli o co chodzi. Opowiedział mi o pewnej głośnej historii z Krakowa, też takie makabryczne zabójstwo. W jednym miejscu miasta znaleziono kadłub kobiety pozbawiony. Głowy rągi nóg, głowę znaleziono w zupełnie innej części Krakowa. no Sprawą zajmowało się to właśnie archiwum Miks i Bogdan Michalec, po latach zatrzymano pewnego bezdomnego, oskarżono go, skazano i itd. No, natomiast ten policjant, z którym ja się spotkałem, a co było ważne w tej sprawie, mimo że skazano tego człowieka, to nigdy, przynajmniej jak była ta sprawa, nie udało się ustalić tożsamości ofiary co było dosyć ważne. Natomiast ten policjant, z którym się spotkałem, opowiedział mi, że po kilku latach od skazania przypadkowo zupełnie udało się ustalić tożsamość tej ofiary. No i kiedy zaczęto to sprawdzać, no to się okazało, że najprawdopodobniej po prostu zamknęli niewinnego człowieka. I kiedy chcieli jeszcze raz podjąć to śledztwo i zawnioskowali o to do prokuratury, nie archiwum X, tylko dochodzeniówka akurat, to prokurator im tego odmówił. Najprawdopodobniej bał się po prostu kompromitacji. No i ja tak tego słuchałem wszystkiego, mówię, kurczę, nie, no to jest w ogóle niemożliwe, ale ten człowiek był na tyle konkretny, że mówię: Przynajmniej to sprawdzę. I zacząłem chodzić za, za tą sprawą. Najpierw poszedłem czytać akta, potem jakby spotykać się z kolejnymi osobami, weryfikować te wszystkie informacje. No i zacząłem się otwierać oczy bardzo szeroko. I uznałem, że rzeczywiście jest bardzo duża doza prawdopodobieństwa, że w tej sprawie zamknęli niewinnego człowieka. Wtedy też przy okazji tej sprawy spotkałem się z Bogdanem Michalcem, z którym odbyłem dość długi wywiad, i zupełnie mnie przeraziło to, co on powiedział. Żeby tak. Zamieszczam cały nieautoryzowany wywiad w mojej książce, więc tam można go przeczytać. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło, to to, kiedy w pewnym momencie zapytałem go ale dlaczego pan nie zweryfikował tego, tego i tego? Bogdan Michalec mi odpowiedział już w takich nerwach totalnych, że bo to by oznaczało, że się pomyliłem. I to było coś, co mnie absolutnie e, wytrąciło z równowagi i sprawiło, że ja rzeczywiście zacząłem się zastanawiać nad tym, jak ten człowiek działa. No i kiedy napisałem ten tekst o tej sprawie, ponownie spotkałem się z tym moim informatorem i on wtedy do mnie powiedział, dobrze, no to już się pan przekonał, że nie ściemniam. Więc teraz opowiem panu o sprawie Iwony Cygan, dlatego że to, co pan opisał, sprawę tego kryptonim Kadub, to jest w ogóle przedszkole przy sprawie Iwony Cygan, bo to, co się działo przy sprawie Iwony Cygan, jest po prostu nieprawdopodobne. I znowu ono mi opowiedział o tej sprawie na tyle, na ile ją znał. Ja znowu zrobiłem wielkie oczy, znowu stwierdziłem: mówię, Nie, no to jest po prostu niemożliwe żeby w jakiś sposób wyprodukować kłamstwo, w które uwierzyła cała Polska. Mówię no to jest niemożliwe. No ale znowu, pomnę moich wcześniejszych doświadczeń stwierdziłem, że zacznę to weryfikować. No i niestety, drodzy państwo, okazało się, że ten człowiek miał rację, a co więcej było dużo gorzej niż on mi opowiadał, dlatego że on też nie miał wszystkich informacji. Ja wiedziałem w tej sprawie, że to, co jest dla mnie kluczowe, i teraz nawiązując też, Wojtek, do hmm. tego, o czym mówiłeś, dlaczego tak wiele mediów powielało pewne, moim zdaniem, no się człowiek w książce, bo, bo, powielało bo, nieprawdziwe informacje. Bo, bo mówisz ten, mówisz, że te zapisałem to pytanie, hmm. ty mówisz, nie, że m, m, nie, nieprawdziwe, że, że, że hmm. jeszcze gorzej niż w sprawie tej, o, tej, tak, hmm. kradłub, tak, tak. o której tak kryptonim kadłub, tak, to jest wspominałeś. No dobrze, ale zajmowali się tym naprawdę dobrzy dziennikarze i dlaczego... Dobrzy dziennikarze według ciebie się na to wszystko nabrali, a ty nie. Tak? Bo to jest takie dosyć mocne stwierdzenie, mm -hmm. powiedziałbym troszeczkę no, ocierające się o arogancję. Mm -hmm, tak? no, mm -hmm, zali, wiesz, mm -hmm. wszyscy się pomylili, ja mam rację. Mm -hmm. Wiesz, co. Zacznę może od tego, że pewien bardzo dobry dziennikarz, który też się zajmował sprawą Iwony Cygan, i też stworzył kiedyś materiał bardzo tak po linii tej narracji prokuratury i archiwum X. Kiedy napisałem taki swój pierwszy reportaż o Iwonie Cygana. Napisał do mnie krótką wiadomość o treści Skurwy, syny przez lata karmili mnie kłamstwami. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie. To znaczy, naprawdę jest taka, że często, czasami może to wynika gdzieś z pogoni za niusem, za, 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 za tym, że trzeba pracować szybko, sprawnie. Zdarza się, że my jako dziennikarze, i ja też byłem tego ofiarą niejednokrotnie, więc żeby była jasność, wierzymy na słowo organom ścigania. I wydawałoby się to. Dosyć logiczne, tak? No przecież, jeżeli prokuratura coś ogłasza, o czymś mówi, jeżeli policja o czymś mówi, no to wychodzimy z założenia, że mówi prawdę, tak? I na tym polegał jakby cały problem w tej sytuacji, to znaczy, na tym, że były to informacje powielane przez organa ścigania. Natomiast, dlatego, że ja w momencie, kiedy zaczynałem pracować nad tą sprawą, wiedziałem, że pierwsze co muszę zrobić, to dotrzeć do całości akt tych, tej sprawy, żeby sobie wyrobić rzeczywiście takie obiektywne zdanie. I no, jakby nie chodzi o to, żebym się tutaj chwalił, ale jest dosyć istotną informacją to, że byłem pierwszym dziennikarzem, i myślę, że jak dotąd jedynym, który do tych akt w całości dotarł i je w całości przeczytał, te ponad 160 tomów, jak również przeczytałem wszystkie protokoły z rozpraw sądowych. I to mi dało zupełnie inny obraz tej sytuacji, tak? bo to, że rozmawiałem potem ze śledczymi, z jakimiś innymi osobami. To była kwestia, e, która nastąpiła potem, ale to było jakby moim zdaniem kluczowe do tego, żeby tą sprawę zrozumieć. I już widzę, że po tym, co, co, po tych publikacjach z ostatnich lat, że to podejście do tego, co przedstawia Krakowska Prokuratura Krajowa i co pr przedstawia Krakowski Archiwum Mix, no ta percepcja się już zmienia. Już widać tam przy, to przy sprawie oskurowanej studentki, gdzie dziennikarze są już dużo bardziej sceptyczni wobec tego, co mówi Archiwum X i co mówi Prokuratura Krajowa. Więc myślę, że na tym polegał problem, że wynikał on po prostu ze zbytniego zaufania do organów ścigania. I tak jak mówię, ja to rozumiem. Być może gdybym, gdyby te kilka lat temu nie napisał do mnie maila ten jeden człowiek, który miał w sobie odwagę, żeby jednak powiedzieć prawdę o tej sprawie, to ja pewnie też żyłbym dalej w przeświadczeniu, że ta zbrodnia w Szczucinie miała taki przebieg przebieganie inny. No dobrze, słuchaj, ale jednak co najmniej dwie osoby. Tak? Mm -hmm. Marek Kapla, Tadeusz D., które mm -hmm. mówiły, że wiedzą, kto jest winny w tej sprawie, zginęły w bardzo tajemniczych okolicznościach. Tak? Wiele mm -hmm. osób twierdzi, że one zostały zabite po prostu, bo zagrażały młodemu Klapie i Trybantowi, mm -hmm. temu tak? całemu układowi Szczeci szczecińskiemu. Tak, tylko widzisz, jakby mówiło się. To jest takie coś, co się bardzo często pojawia w tej sprawie. Natomiast, jeżeli chciałbyś sprawdzić czy jest chociaż jedna osoba, która rzeczywiście słyszała o tym, żeby Tadeusz D. mówił, że wie, kogo, kto zabił Iwonę Cygan? Nie znajdziesz takiej osoby. Po prostu nie ma takiej osoby, nie ma takiego świadka. Natomiast co więcej, o czym też jakby prokuratura się nie chwaliła, Tadeusz D., zanim zaginął. Zeznawał w tej sprawie, dlatego że rzeczywiście pojawiła się taka plotka, bo też trzeba zrozumieć, jak wygląda trochę tego typu sprawa, zwłaszcza w takim małym miasteczku. Plotek pojawia się masa, teorii pojawia się masa. I rzeczywiście na początku tego śledztwa pojawiła się taka plotka, że Tadeusz D coś może wiedzieć. Tadeusz D został wezwany na przesłuchanie i powiedział, że on absolutnie w ogóle nic nie wie o tej sprawie. To są jakieś bzdury i tak dalej. Więc no tu już się to nie klei, tak? To znaczy, z jednej strony miał się chwalić, że zgarnie nagrodę, ponieważ poinformuje organy ścigania o tym, że wie kto zabił. Potem jak go wezwali na przesłuchanie, to powiedział, że on nic nie wie. Potem gdy zaginął, no to wezwano też na przesłuchanie jego konkubinę, jego ojca. Oni też powiedzieli, że Tadeusz nigdy niczego takiego nie mówił. A inna sprawa jest taka, że był osobą, która bardzo mocno nadużywała alkoholu i czasami po prostu mówiąc wprost, jak był pijany, potrafił opowiadać różne głupoty, więc to jest jakby inna kwestia. Dobra, no okej, okay. w momencie, ale, ale, kiedy... Ale, ale, ale... ale bo to jest też dosyć ważne, bo mówiłeś to, to tylko tą jedną rzecz, yy, dopowiem. Mówiłeś o tym, że... o tych związanych rękach. No i właśnie to jest kolejna bzdura, która się pojawiała w tej sprawie. Mianowicie rzeczywiście wyłowiono Tadeusza D. z Wisły po jakimś czasie, zrobiono sekcję zwłok i tak dalej. Uznano, że nie, nie znaleziono żadnych jakby dowodów na to, że na udział osób trzecich, tak zwanych w tej sprawie, tak? czy nie było żadnych śladów walki i tak dalej. Żadnych śladów, nie wiem, sznura na, na, na ręku i tak dalej. Poza tym jakby nie było niczego takiego w protokole z miejsca, gdzie wyłowiono te zwłoki, tak? A przecież tam był policja, był lekarz sądowy i dalej i dalej. Potem, co więcej, robiono też ekskumację tych zwłok, a więc trafił znowu do zakładu medycyny sądowej w Krakowie i tak dalej, znowu jakby wszystko sprawdzono i znowu stwierdzono, że nie znaleziono żadnych dowodów najmniejszych na to, że tam się coś złego wydarzyło. Generalnie uznano, że prawdopodobnie z racji tego, że no właśnie Tadeusz D. bardzo dużo pił, co zeznawali wszyscy świadkowie w tej sprawie absolutnie. Wracał, bo on często wracał do domu, tam rzeczywiście w okolicach tych wałów, nad Wisłą i tak dalej, więc wyszli z założenia, że wracał po prostu po pijaku, mówiąc wprost, gdzieś się potknął, przewrócił, wpadł do Wisły i się utopił. Tyle. Dobrze, sorry, ale zaczynałem się przy Przedeuszu mhm. przy D, mhm. bo. Nie zapominajmy o tym, tak, że na ławie oskarżonych zasiadło 14 policjantów ze Szczucina. Tak? I ja się nie dziwię, że jak facet jest wzywany na przesłuchanie przez policjantów, o których może mieć świadomość, że są zamieszani w tej sprawie, to on im nie powie, co wie. No dobrze, ale widzisz, to jest znowu perpetuum mobile się, się z tego robi, dlatego, że jakby nie ma kompletnie żadnych dowodów na to, żeby policjanci ze Szczucina jakkolwiek byli zamieszani w tą sprawę. To jest jakby pierwsza rzecz. Po drugie, co... To dlaczego o czym, się domnowie o, o czym wiele osób zapomina, to śledztwo prowadzili policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej, a nie ze Szczucina, więc on był przyskiwany przez policjantów z Dąbrowy Tarnowskiej. Więc to jest jakby kolejna rzecz, tak? A jakby tutaj znowu mamy pewien brak logiki, ponieważ no to skoro z jednej strony się bał, że, że, że coś mu się stanie, jeżeli powie o tym, kto zabił Iwonę Cygan, no to dlaczego publicznie miałby się chwalić w szczućnie tym, że on wie, kto zabił Iwonę Cygan i zgarnie za to nagrodę? No to albo się bał i nie mówił, no albo się chwalił, że zgarnie nagrodę, bo, yy, bo wie. No tutaj znowu jakby się coś nie klei. Yy, ale jakby znowu, no... Yy, nie, nie znaleziono ani jednego człowieka, który potwierdziłby, że Tadeusz D. komuś to mówił. Bo jakby nie ma żadnej osoby, która słyszałaby, że on się tym przechwalał. Po mm -hmm. prostu jakby nie ma takiego świadka żadnego. Więc znowu jakby no na podstawie czego to mówimy, tak? Sama jest też ciekawa teoria dotycząca jakby tego skąd Tadeusz D. miał wiedzieć o tym, że kto zabił iwony Cygan, tak? No bo to jest też istotne, jak to zostało potem ujęte w akcie oskarżenia. A mianowicie, drodzy Państwo, jakby, bo to jest też bardzo istotne w tej sprawie, że cały ten akt oskarżenia opiera się de facto na zeznaniach jednej osoby. A mianowicie na zeznaniach niejakiego Leszka W., czyli byłego policjanta ze szczucińskiej policji, który tego wieczoru w noc morderstwa miał patrolować Szczucin razem z innym policjantem Grzegorzem Miot. No i to właśnie Leszek W. jako jedyny, znaczy on najpierw zeznawał w ogóle pierwsze z 2010 roku i wtedy twierdził, że nic nie widział, nic nie wie i tak dalej. Natomiast 7 lat później stwierdził, że jednak widział rzeczy niesamowite. Inna sprawa, że on te zeznania zmieniał chyba z 15 razy, ale okej. Okay. Ostateczna jego wersja tych zeznań była taka, że on widział, jak właśnie dziewczyny wsiadały do auta, tak, tych klapów i trabanta, a potem widział, ze swojego radiowozu, jak Iwona jest wynoszona, pobita z tego baru. No, tylko a, i, a z kolei Tadeusz... Tak. Ale wczoraj, przed chwilą mówiłeś, że do zabójstwa miało dojść w hangarze wopru nie, 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 nie. Do zabójstwa, a, nie, nie, nie. nie. czy znaczy, do zabójstwa miało dojść na wałach, ale do pobicia miało dojść w hangarze nie, 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 w hangarze nie, nie, nie. W Opru. Przy, przy hangarach Wopru miała być tylko impreza. Do pobicia doszło w barze Utrabanta. Rzekomo. Okay, dobra. Czyli tak, yy, przypominając, mamy dla państwa trzy państwa też, miejsca. Już tym mamy momentu. trzy miejsca. Dziewczyny rzekomo zostają zgarnięte do auta na rynku, jadą na hangary w opru. tam jest po prostu impreza, ognisko. Potem z hangarów jadą do baru Utrabanta, tam Iwona miała zostać pobita, następnie wywieziona na wały mhm. i tam uduszona. I teraz tak, Leszek W jakby mówi, że widzi, jak dziewczyny wsiadają, imprezy. W nim widział, ale potem stał rzekomo radiowozem pod barem utrabanta i widział, jak Iwona jest wynoszona, z baru pobita. Natomiast kto miał widzieć, że Iwona Cygan jest duszona? No mianowicie właśnie Tadeusz D., który rzekomo miał Leszkowi W o tym powiedzieć w tajemnicy. A mianowicie miało to wyglądać tak, że Tadeusz D. o drugiej w nocy wyszedł się wysikać na podwórko, zobaczył światła reflektorów, poszedł na wały i tam w świetle reflektorów zobaczył, jak Iwona jest duszona. Okej, okay, taka jest wersja. Tylko problem jest taki, że jakby ta wersja kompletnie się nie klei ze zeznaniami innych świadków. Po pierwsze, w ogóle okazało się, że Leszek Wu ma bardzo poważne problemy psychiczne i od leczył psychiatrycznie, ale odstawił leki według zeznań jego rodziny, opowiadał niestworzone historie. Po drugie, w ogóle ze wszystkich tych zeznań się potem wycofał. Ale okej, okay, co się nie zgadza, jakby w tej teorii. Mianowicie, po pierwsze, to, że jest ileś osób, które widziały, jak Iwona z Renatą rozstawały się na tym rynku. Dlatego, że jest sąsiad, który na rynku widzi, jak Renata szła samotnie ulicą Wolności, czyli że się rozstała e, rzeczywiście z Iwoną. Jest świadek, który widział i wonę idącą samotnie ulicą Rudnickiego, czyli już po tym, jak się rozstały na rynku. Jest ciotka Renaty, która widziała renatę idącą samotnie ulicą do domu, w końcu siostra, która mówi, że no Renata wróciła do domu, położyła się spać. I tyle. Więc tutaj mamy tych świadków, którzy generalnie jakby zaprzeczają temu, co mówił, aha, dodatkowo mieliśmy też. Chłopaków na przystanku, którzy tam byli na rynku w Szczecinie. Oni też nie widzieli, żeby Renata i Iwona gdziekolwiek wsiadały. Są też zeznania dziewczyn, które przejeżdżały rowerem i widziały, jak Iwona i Renata żegnały się na rynku. Czyli nie ma żadnych innych świadków, którzy by potwierdzali, że one wsiadły do jakiegoś samochodu. Kolejna rzecz, impreza w hangarze Wopru. Tuż obok tej nocy, tuż obok tych hangarów Wopru, biwakowała rodzina która po prostu miała tam rozbity namiot, łowili ryby i tak dalej. Oni nie słyszeli odgłosów żadnej imprezy, mimo że to było w bezpośrednim sąsiedztwie, przy wodzie dźwięk się niesie bardzo mocno, oni nic nie słyszeli, twierdzili, że była cisza. Kolejna rzecz, baru Trabanta. W barze Utrabanta rzekomo tłum ludzi, tłum ludzi, którzy widziały, jak Iwonę wynosili z baru. Sęk w tym, że do dzisiaj, mimo że komota ta zmowa milczenia została przełamana, do dzisiaj nie ma ani jednego świadka, który że rzekomo miał być w tym barze. Nie ma ani jednego, mimo że tam miał być tłum ludzi. A pomijam fakt, że akurat bar Utrabanta, gdzie oni mieli przyjechać koło północy, był tego dnia otwarty do 23.00 i barmani zeznali, że zamknęli ten bar, po prostu wyszli. Znaczy, ja przede wszystkim nie wierzę w to. Że do dzisiaj, w momencie, kiedy sprawa już jest tak na świeczniku, nie znalazłby się ani jeden mieszkaniec, który był wtedy w barze i widziałby, jak Iwona była wynoszona, pobita. Nie ma czegoś takiego. Idźmy dalej. Okej, okay, pojechali na te wały. Nie znaleziono tam. Nie było tam żadnych śladów w ogóle opon, kół, a powinny być, bo tam było grząsko i tak dalej. Okej, okay, teraz wracamy do sprawy Tadeusza D. Tadeusz D rzekomo miał wyjść o tej drugiej w nocy z domu i zobaczyć te światła reflektorów. Po pierwsze, tak, no miał łazienkę w domu, więc nie wiem po co miałby wychodzić i wysikać na podwórko, ale okej, okay, załóżmy, że wyszedł. Tylko problem jest taki, że od tej sceny zbrodni oddzielały go dwa domy, ośmiometrowy wał powodziowy, i tam był generalnie kilometr odległości. Nie wiem w jaki sposób miałby Tadeusz D zobaczyć w ogóle te światła reflektorów. No i znowu tutaj mamy jakieś... No i jeszcze dojść w takim razie. Jak mówisz, że kilometr, to dojście, przejście kilometra to jest około 10-15 okay, minut. Okej, ale to nie jest problem. Chodzi mi o odległość, no bo on mu, on, jakby Leszek W. Nie, nie, ale, twierdził, ale, 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 że on zobaczył światła reflektorów. Znaczy, ale jak miał zobaczyć światła reflektorów za dwóch domów i 8-metrowego wału? Ja tam byłem. Ja widziałem jakby ten wał. On jest naprawdę jakby taki dość wysoki. To znaczy, jeżeli auto było po drugiej stronie wału, na dole, no to jakby niemożliwością jest to, że Leszek w mógł zobaczyć tam światła reflektorów, znaczy to jest fizycznie po prostu niemożliwe. No Jakby nie ma takiej szansy. I znowu to wszystko się opierało tylko na słowach tego jednego świadka, który, tak jak mówię, miał poważne problemy psychiczne. Nie zgadzało się to z zeznaniami innych świadków i jeszcze na koniec się ze wszystkiego wycofał. Okej, okay, więc mamy Tadeusza D jakby omówionego. No, mamy jeszcze Marka Kaple, tak? Kolejny tajemniczy, tajemniczy zgon, związany z tą sprawą. Tak, no rzeczywiście, jakby sprawa Marka Kapla jest bardzo ciekawa, ale znowu mam wrażenie, że ona jest na siłę podpidana do sprawy Iwony Cygan. Dlatego, że e, jakby to było w ogóle wiele lat po śmierci Iwony Cygana i znowu nie mamy ani jednego świadka, który słyszałby, żeby Marek Kapel w jakikolwiek sposób chwalił się, że wie, kto zabił Iwonę Cygan. Mówił o tym potem brat Marka Kapla, ale generalnie, kiedy w sądzie zostało to dopytany, to powiedział, że no tak, mógł coś wiedzieć o Iwonie Cygan, bo tak mu powiedzieli policjanci z archiwum Mix. Czyli generalnie do brata też nic takiego nie mówił. Już teraz nie pamiętam, ile dokładnie promili miał we krwi e, Marek 2,6 podaję. Tak, ale był też pod wpływem alkoholu. Ja widziałem też nawet o coś takiego mi się udało wydobyć, to znaczy zdjęcia tego ogrodzenia z tamtych lat, bo teraz to ogrodzenie jest odnowione. To ogrodzenie było w fatalnym stanie, więc tam generalnie te płyty w ogóle zwisały i tak dalej, było, było skruszone. No i z racji tego, że znowu była sekcja, potem znowu była ekskumacja, znowu nie stwierdzono tutaj jakichś śladów walki, jakiegoś udziału osób trzecich, nie było świadków i tak dalej. To jakby hipoteza śledcza była taka, że no być może on tam gdzieś chciał przejść na skróty, przez ten płot, albo gdzieś tam się pójść jeszcze napić, albo coś po prostu, próbując się przedostać w dziurę w płocie, no, to ogrodzenie spadło na niego i go zabiło, tak? Czy tak było? Ja nie wiem. Może to było zabójstwo, tak? Ale jakby znowu nie mamy ani jednego, nie mamy cienia dowodu na to, że to było jakkolwiek powiązane z Iwoną Cygan. Kolejna rzecz jest taka, że nawet gdybyśmy chcieli założyć, że ktoś w ten sposób chciał zabić Marka Kapla, to trzeba przyznać, wybaczą państwo ironię, ale że miał dużą fantazję. Dlatego, że on miał głowę przygniecioną tym takim betonowym sprzęsłem. Według biegłych ono było ciężkie na tyle, że co najmniej dwie osoby musiały je podnieść. To było przy ulicy Rudnickiego, gdzie tam jeżdżą samochody normalnie. Czyli załóżmy, że rzeczywiście zabójcy stwierdzili, że będą chcieli zamordować Marka Kapla, to wybrać sobie taką sytuację, żeby dopaść go przy ulicy, przy której jeżdżą samochody i użyć do tego betonowego sprzęsła, które waży tyle, że potrzebne są co najmniej dwie osoby do tego, żeby, żeby go użyć, no to jest to, bym powiedział, bardzo zastanawiająca teoria. No ale tak jak mówię, co jest, a, co jest też w ogóle istotne i w sprawie Tadeusza D., i w sprawie Marka Kapla. To istotne jest też to, że okej, okay, możemy mówić, że wtedy się zajmowali tym tam policjanci z Dobrowy, ze Szczucina, umoczeni, mafia i tak dalej. Ale przecież sprawa Tadeusza D. została wznowiona przez prokuraturę krajową, prowadziło jej archiwum X i tak dalej. I oni też tą sprawę umorzyli. To znaczy nie znaleźli żadnych dowodów na to, że, że, że to było w ogóle zabójstwo. I to samo jest ze sprawą Marka Kabla. Ona jeszcze nie została umorzona, ona się jeszcze toczy, ale wiem z dobrych źródeł, że tam nie ma nic. Zrobili tylko tą ekskumację, z której znowu nic nie wyszło i koniec. Więc to znowu wszystko opiera się na jakichś takich domysłach. Okej, okay, więc teraz hmm. zadam Ci pytanie i prosiłbym o, o, o krótką odpowiedź, tak lub nie, bo ona będzie prowadziła do kolejnego pytania. Czyli Ty stawiasz tezę, że nie było w tej sprawie. Żadnego spisku nie było w Szczucinie zmowy milczenia obejmującej policjantów i, nie wiem, półmiasteczka. Tak, taką stawiam tezę. Dobra. Nie było zmowy milczenia w Szczucinie, nikt tej sprawy nie, nie krył. Dlaczego w takim razie w 1998 roku nie udało się znaleźć sprawcy? Wiesz, uważam, że tak naprawdę odpowiedź jest dosyć prozaiczna. To znaczy. Po pierwsze, była to obiektywnie sprawa trudna. To znaczy, też trzeba wiedzieć o tym, że no, to były zupełnie inne czasy. Po pierwsze, w ogóle nie było czegoś takiego wówczas jak badania DNA. Badania DNA były potwornie drogie, w ogóle, w ogóle ich nie stosowano. Nie było w takim powszechnym użytku telefonów komórkowych. i ona nie miała telefonu komórkowego. Nie dało się sprawdzić BTS-ów na przykład, żeby zobaczyć, jak się poruszała potem, jak rozstała się na rynku. Nie było tak rozbudowanego monitoringu, który dzisiaj jest praktycznie wszędzie, przy każdej stacji be benzynowej i tak dalej. Nie było takiego powszechnego dostępu do internetu. Dzisiaj, jak jest taka sprawa, to policjanci w pierwszej kolejności sprawdzają wszystkie messengery, wszystkie maile i tak dalej. I z tego można bardzo dużo wywnioskować, bo można zobaczyć, z kim się taka osoba kontakt o czym rozmawiała, i tak dalej. Wtedy tego wszystkiego nie było. Kiedyś jeden z policjantów, który pracował w latach 90. mi powiedział, że ich praca bardziej przypominała wtedy pracę Sherlock'a Holmesa niż, niż takiej policji w dzisiejszym rozumieniu. Dodatkowo przez to miejsce zbrodni wtedy przyszła ogromna ulewa, która spowodowała, że wiele, wiele tych śladów zostało zatartych, więc ta sprawa była po prostu, obiektywnie. Trudne. Nie było jakichś takich naocznych świadków oczywistych i tak dalej. Druga kwestia jest taka, i uważam, że to był błąd, jakby na takim wyższym szczeblu pewnie prokuratorskim. To znaczy to, że dano tą sprawę do prowadzenia policjantom z Dąbrowy-Tarnowskiej, którzy byli których ta sprawa moim zdaniem po prostu przerosła. To znaczy, z dzisiejszej perspektywy byłoby tak, że sprawa od razu by trafiła pewnie do komendy wojewódzkiej w Krakowie, do policjantów kryminalnych, dla których takie sprawy to jest codzienność i oni mają warsztat, oni mają know-how. Uważam, że tak wtedy też powinno być. Niestety dostali to policjanci, którzy uważam, że nie udźwignęli tej sprawy. Zwłaszcza, że ta sprawa też była trudna z tego powodu, bo ja czytałem te akta, jakby śledziłem to śledztwo poniekąd od samego początku. I tam wątków, hipotez, ślepych tropów było po prostu multum. Policjanci naprawdę miałem poczucie, że sprawdzali każdy najmniejszy wątek, każdy najmniejszy donos, który się pojawiał, a było tego mnóstwo, gdzie w większości, jak to w takich sprawach, było mnóstwo po prostu głupot, bzdur właśnie, niesprawdzonych rzeczy i tak dalej. Policjanci to wszystko starali się sprawdzać i niczego nie znaleźli. I to był jakby... Pierwszy błąd. Drugi błąd był taki, że w momencie, kiedy sprawę przejęło archiwum X, to Bogdan Michalec jakby złapał się jednej z hipotez, których były dziesiątki, i jak koń z klapami na oczach, po prostu podążył za nią, nie patrząc w ogóle na bok. I to był moim zdaniem czas stracony. Dobra, to, to, to skąd się wzięła ta, ta hipoteza? Bo to jest hipoteza. Ten wątek austriacki, mm -hmm, tak mm. tak zwany, że mamy młodego klapę Pawłaka, który na stałe mieszka w Wiedniu, tamtego mm -hmm. dnia wraca do Szczucina na, na ślub, mm -hmm. który ma się odbyć następnego dnia. No i wieczorem dochodzi do tego zabójstwa, tam jest ze swoim przyjacielem Robertem Teszka, czyli czy, czy, Trabantem. Skąd oni się w ogóle wzięli? Tak? Dlaczego oni byli, stali się podejrzani? Skąd w ogóle się wzięła ta hipoteza? Mm -hmm. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i opowiadał mi o tym jeden z policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Mianowicie mówi, że wyglądało to w ten sposób, że to Bogdan Michalec z Archiwum szef Krakowskiego, Archiwum MIX sam z siebie wziął jakby po tam mniej więcej 10 latach tą sprawę Iwony Cygan. Zaczął ją analizować, czytać i tak dalej. No i w pewnym momencie przyszedł do nich do pokoju, do tych policjantów. To byli policjanci z dochodzeniówki. Przyszedł do nich do pokoju i przedstawił swoją analizę na temat tej sprawy. On wtedy już założył, że młody klapa i trabant stoją za zabójstwem Iwony Cygan. Teraz dlaczego? Ponieważ. W roku po zabójstwie iwony młody klapa i Trabant wywieźli na wały wiślane pewnych młodych chłopaczków i ich tam pobili. Zrobili to dlatego, że oni wcześniej obrazili dziewczynę młodego klapy. No, i według Bogdana Michalca sprawca zawsze wraca w to samo miejsce, a więc to e, najbardziej świadczy o tym, że, że, że to oni mogą być zabójcami. No, tylko warto tutaj zaznaczyć, że ci młodzi chłopcy, którzy zostali wtedy pobici przez nich, normalnie poszli na policję, zgłosili sprawę. Młody klapa i traban dostali wyroki w zawieszeniu, czyli okazało się, że grupka młodych chłopaków ze Szczucina nie bała się młodego klapy i trabanta i poszli to normalnie, zgłosili na policję, była sprawa w sądzie i wyrok. A tymczasem w sprawie, o której mówi cała Polska i w sprawie po prostu zabójstwa, cały Szczucin, policja i prokuratura trzęsie się przed gościem, który pracuje na budowie i przed drugim gościem, który prowadzi bar. No jakby coś tutaj się kompletnie znowu nie klei w tej, w tej narracji, tak? No ale to, to było tak naprawdę jakby... Początkiem całej tej historii, i od tego się zaczęło to, że Bogdan Michalec podążył za tą teorią. Inna sprawa, że rzeczywiście, jakby w tamtych latach, młody klapa zwłaszcza uchodził za takiego gościa, który właśnie no, zarabia w Wiedniu, lubi się przyjechać, pobawić, czasami się wda w jakąś bójkę i tak dalej. Czyli no, taki gość, który można powiedzieć, że pasowałby pod tą całą teorię. Tylko. Jakby w tej całej sprawie jest jedna bardzo poważna wątpliwość i to o niej chciałbym powiedzieć w kontekście młodego, młodego klapy. Ponieważ według teorii prokuratury i archiwum X młody klapa zgarnął swoim samochodem dziewczyny z rynku w Szczucinie tego 13 sierpnia o godzinie 22. Sęk w tym, że młody klapa powiedział, że on 13 sierpnia był jeszcze w Wiedniu. I dopiero po południu wsiadł w samochód i pojechał do Szczucina i do Szczucina dotarł dopiero mniej więcej około godziny czwartej rano 14 sierpnia, czyli już po zabójstwie Iwony. I teraz można powiedzieć, że na rzeczywiście tej pewnie tej, młody z... klapa kłamie, tak powiedział. Ale okazało się, że tę wersję potwierdzili nie tylko jego współpasażerowie, bo tam wtedy jechał z kilkoma osobami, bo nie jechali rzeczywiście na to wesele 14 sierpnia. Ale co, najistot, co, co jest najbardziej istotne w tej sprawie, to tą wersję potwierdził też jego austriacki pracodawca, u którego on pracował na tej budowie. To znaczy, okazało się, że ten austriacki pracodawca miał dokumenty, z których wynikało, że tego dnia, 13 sierpnia 1998 roku, wypłacał mu pieniądze i podkreślił, że on zawsze wypłacał pieniądze po skończonej robocie. Czyli, i to znowu słowa tego austriackiego pracodawcy zapewne skończył pracę mniej więcej gdzieś koło godziny. 18. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 13 sierpnia Klapa kończy pracę około godziny 18, nie wiem, jedzie się przebrać, wziąć prysznic, zgarnia te osoby, wyjeżdża autem, przypominam, nie byliśmy wtedy jeszcze w Unii Europejskiej, no to jakby nie ma w ogóle szans na to, żeby on dojechał na 22 do Szczucina, tak? Jeżeli wyjechał załóżmy około godziny 19, no w 3 godziny nie był w stanie przyjechać z Wiednia do Szczucina, jakby biorąc też pod uwagę kontrole graniczne i tak dalej, więc to jest jakby kolejna rzecz, która tutaj się nie klei, no w tej całej historii. No dobrze. Bo już, już gadamy długo, więc jakby zmierzajmy do w wysłaj, bo pokazujesz te wszystkie błędy. Pokazujesz tak, że mamy, y, mamy hipotezę opartą na, na zeznaniach człowieka, który jest y, niewiarygodny, tak? czyli Leszka W. Mamy te wszystkie wątpliwości aliby związane z y, młodym klapą tak? i trabantem. Mamy tę historię o tych nastolatkach, którzy faktycznie najwyraźniej się nie bali z mowy milczenia, żeby zgłosić y, pobicie przez, przez tych dwóch. Dlaczego w takim razie to się skończyło aktem oskarżenia nie tylko dla no, młodego klapy, nie tylko dla trabanta, ale też dla ojca, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. klapy, czyli tak zwanego starego klapy, no i 14 policjantów? Mm -hmm. co, tam, co tam się wydarzyło? Dlaczego. Dlaczego to w ogóle powędrowało do, powędrowało do sądu? Mhm. No To jest bardzo dobre pytanie. No, moim zdaniem to w ogóle nie powinno trafić do sądu, bo według mnie ten akt oskarżenia to jest fikcja literacka. To znaczy, niestety, ja uważam, że to była obsesja Bogdana Michalca, szefa archiwum X i Piotra Krupińskiego, czyli szefa małopolskiej prokuratury krajowej. Oni po prostu uparli się totalnie na tą teorię i bez względu na. nie, nie zważając w ogóle. Na, na to wszystko, co podważa ich teorie i co podważa ich, jakby tutaj, wymysły, no to postanowili z tym iść do sądu, tylko że w sądzie. To też się sypie, tak? Dlatego, że ja śledzę też przebieg tych rozpraw i okazuje się, że nagle pojawiają się świadkowie, którzy tam byli jako świadkowie incognito. I oni mówią o tym, że, że byli naprowadzani przez prokuratora i przez Bogdana Michalca do mówienia pewnych rzeczy, że jak chcieli korygować te zeznania, to nie pozwalano im na to. No, masa wychodzi naprawdę brudów przy tej sprawie. A żeby też. Co jest ważne, bo żeby to też nie było tak, że to tylko Mateusz Baczyński sobie uważa, że, że ta historia wyglądała inaczej. Tam był taki moment w tej sprawie, że Archiwum X zostało odsunięte od śledztwa, a przyjęło je Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. I oni też, a to naprawdę świetni doświadczeni policjanci, i oni też uznali, że teoria o klapie i trabancie to jest bzdura. I oni mieli zupełnie inną hipotezę na temat tej sprawy. Opisujesz ją w książce, to już czytelnicy tak, przeczytają. Tak, czy, czy, czytelnicy niech przeczytają, tylko tak zajawię, że, że oni uważali, że Iwona najprawdopodobniej spotkała się na tych wałach z kochankiem i tam coś złego się wydarzyło, ale jakby dlaczego, co i jak kogo oni konkretnie podejrzewali, bo też mieli bardzo konkretnego podejrzanego, to oczywiście odsyłam do książki. Niestety, tak naprawdę, poniekąd ze względów politycznych zostali od tego śledztwa odsunięci i z powrotem zostało do tego śledztwa, to śledztwo zostało przekazane do archiwum X i znowu Bogdan Michał znowu poszedł za tą swoją teorią, która, mimo że się nie trzymała kupy kompletnie, to trafiła do sądu. Ja tutaj też dla Państwa, którzy nie są zorientowani w tej sprawie, dodam, że ta sprawa cały czas się przed sądem toczy, więc my cały czas wyroku w tej sprawie nie mamy. On jest dopiero przed nami i bardzo jestem ciekawy tego. I to, jest, I to jest pierwsza instancja? To jest pierwsza instancja cały czas. Jasne, dobra, to jakbyśmy mieli to podsumować, podsumujemy to sobie w dwóch pytaniach, ale pierwsze jest takie, według ciebie czego ta sprawa, a szczególnie no to, to to śledztwo nas uczy. Tak? Jakie jak w ogóle wnioski możemy z, wiesz, z tego wyciągnąć? No to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, bo ty ja, przedstawiasz mm. pewną hipotezę, tak? pewną wersję tej historii. Ja bym nie będę ukrywał, ona mi się, ja w nią wierzę. Tak? Ja, mm. Mi się wydaje ona, ona bardzo wiarygodna. I to jest taka historia, z której wynika, że ja mógłbym zostać oskarżony o, o morderstwo i wony cyganu. Niestety taki wniosek można wysnuć z, z tej historii, z tej książki, i to nie mnie też to przeraża. To, znaczy, gdyby, gdyby Leszek W, tak, mm. zamiast e, tego opowiedział, że e, tym białym polonezem kierował wojciech miarz, który miał wtedy 14 lat i nawet nie miał prawa jazdy. No to by i tak nie miało żadnego znaczenia, bym by teraz na, na ławie oskarżonych. Oczywiście troszeczkę przesadzam, ale. Prawdopodobnie tak, ale yy, wiesz, tak naprawdę nie przesadzasz, dlatego że na ławie oskarżonych siedzi na przykład policjant ze Szczucina, który w momencie, kiedy miało miejsce zabójstwo Iwony Cygan, chodził do szkoły średniej. Nie był nawet policjantem. A mimo to on siedzi dzisiaj na ławie oskarżonych, więc, więc to jest całkiem prawdopodobna wersja. Ja, ja jestem tym absolutnie przerażony, dlatego że, wiesz, jestem przerażony tak naprawdę na kilku poziomach. To znaczy, po pierwsze, na takim poziomie, że nie tylko ta sprawa, ale między innymi ta świadczy o tym, że do więzienia można wsadzić każdego. Bez względu, a przynajmniej do aresztu, bez względu na fakty, na okoliczności i na zeznania. Pamiętasz o że... Paweł K siedział w areszcie? Paweł K, jeśli dobrze pamiętam, siedział w areszcie około 6 lat. Nie tak dawno został dopiero z tego aresztu wypuszczony przez sąd, co też moim zdaniem wiele mówi o tym, jak też sąd odbiera tą sprawę mhm. w trakcie procesów, skoro zdecydował się młodego klapę wypuścić na wolność. Mhm. Ale 6 lat z życia zabranych, tak. A druga kwestia to to, jak bardzo łatwo jest z nami wszystkimi manipulować, i jak łatwo jest nam wmawiać pewne teorie. I to jest też jakby kamyczek do mnie, jako do dziennikarza, tak? bo ja również, to nie chodzi o to, że ja się teraz chcę w jakikolwiek sposób wywyższać, dlatego że ja też mogłem być jednym z tych dziennikarzy, którzy zostali w tą całą historię wplątani. Tak? Ja myślę, że gdyby nie to, że ktoś mnie nakierował na to, że warto tą sprawę sprawdzić głębiej, warto w tą sprawę wejść dalej, to całkiem możliwe, że ja też bym uwierzył w to, co mówiła prokuratura i co mówiła policja. Dla mnie osobiście, jako dla dziennikarza, to jest bardzo duża nauczka, ponieważ ja już w tej chwili podchodzę z bardzo dużą dozą ostrożności. Jeżeli wychodzi na przykład prokuratura i mówi, że złapali jakiegoś zabójcę, tak dalej, tak dalej, znaczy zawsze wiem, że jak podchodzę do takiej sprawy, to muszę weryfikować każde zdanie i każdy fakt, bo nie wiem, czy jest ono prawdziwe. Drugie pytanie, które też bym chciał, żeby było puentem tej historii. Wróćmy do Iwony Cygan, 17 lat, młoda dziewczyna, chciała studiować pedagogikę, pisała wiersze, była wrażliwa, poznawała, poznawała życie, miała grono koleżanek i przyjaciół, przyjaciółek. Brutalnie zamordowana. Czy kiedy... Jak uważasz, czy jest szansa, żebyśmy się dowiedzieli kto odpowiada za to zbrodnię po tych wszystkich latach? Uważam, że tak i bardzo trzymam za to kciuki. Uważam, że w tej książce są dwa bardzo ważne wątki, które uważam, że nie zostały do tej pory odpowiednio zweryfikowane i sprawdzone i uważam, że jeden z tych wątków może dać odpowiedź na pytanie kto zabił Iwonę Cyganę. Dlatego bardzo gorąco wierzę w to że, A wiem, że są policjanci i są prokuratorzy, którzy chcieliby się tym zająć. Tylko, no, póki jest taki szef prokuratury w Małopolsce, jaki jest, to może być trudno, ale wierzę w to, że mimo wszystko ci ludzie do tej sprawy wrócą i ją rozwiążą. No i może tak zakończmy tą, tą naszą rozmowę, bo to jednak jest jakiś w tej strasznej sprawie optymistyczne, chociaż trudno to nazwać optymistycznym zakończeniem. Moim gościem był, był Mateusz Baczyński. A rozmawialiśmy o jego książce Martwy Punkt, sprawa zabójstwa Iwony Cygan, Mateusz Baczyński, Martwy Punkt. Wyszła nam długa rozmowa, mnóstwo rzeczy poruszaliśmy, ale nie wyczerpaliśmy broń, boże, tej książki to są jeszcze te dwa wątki, gdzie wskazujesz palcem ewentualnych podejrzanych, którym trzeba by się przyjrzeć. Jest sprawa tego śledztwa wobec policjantów, jak ono było prowadzone, co tam się wydarzyło, bo tam też sugerujesz, że wydarzyły się rzeczy, które sprawiają, że się włos jeży. Na głowie. Więc ja bardzo Państwu tą książkę polecam, bo naprawdę bardzo dużo tutaj jest jeszcze materiału, którego nie poruszyliśmy. I Jeśli się interesujecie w ogóle, znaczy jeśli się interesujecie sprawami Wody Cygan, to jest lektura obowiązkowa, ale to jest chyba też taka książka, no właśnie, którą warto przeczytać z tego względu, bo ona pokazuje, co się może wydarzyć z nami, ze mną, z Tobą, Mateusz, tak z dowolnym ze słuchaczy, kiedy jakiś. Policjant, prokurator uparty, nadgorliwy wskaże na nas palcem i sobie pomyśli, to jest nasz podejrzany i, i sprawdźmy go i nie, nie będzie odpuszczał pomimo dowodów na, na przeciwną tezę.